Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Kilka myśli z nauczania Jego Świątobliwości. Ojciec Święty przypomniał nam w dzisiejszej katechezie, że Kościół jest katolicki, czyli powszechny. Głosi miłosierdzie Boga, uczy prawd wiary, wskazuje jak żyć, prowadzi wszystkich do zbawienia. W rodzinie otrzymujemy to, co nam pozwala wzrastać, dojrzewać, żyć. W Kościele otrzymujemy wiarę, wzrastamy w niej, spotykamy Boga w sakramentach świętych, doświadczamy komunii i miłości. Kościół rozsiany w świecie głosi Ewangelię każdemu człowiekowi. Nie jest elitarną grupą, lecz jest posłany do całej ludzkości. Jest obecny zarówno w każdej parafii, jak również wśród wielkich ludów i narodów, które wyznają tę samą wiarę, karmią się tą samą Eucharystią. Kościół jest powszechny także dlatego, że jego cechą jest harmonia. W nim łączą się zarazem jedność i różnorodność, stanowiąc jego ogromne bogactwo. Przypomina on wspaniałą orkiestrę, w której różne instrumenty, zachowując swoje wyjątkowe brzmienie, tworzą spójną całość. Kościół to wielość kultur i tradycji, które Duch Święty łączy w harmonijną całość. To On jest mistrzem, On jest harmonią. To On prowadzi swój Kościół. Prośmy boskiego Pocieszyciela, by coraz mocniej włączał każdego z nas w tę wielką, powszechną społeczność. Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi, in modo particolare i lettori e i chierichetti dell'Archidiocesi di Gniezno. Il messaggio che portate Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich, a szczególnie lektorów i ministrantów z archidiecezji gnieźnieńskiej. Niech przesłanie, które przywozicie, przyjęte podczas 5. ogólnopolskiej pielgrzymki ministrantów i lektorów, umocni wiarę i więź z Kościołem, was tu obecnych i waszych przyjaciół w Polsce. Bądźcie zawsze wierni Chrystusowi. Znajdujcie radość w waszej służbie przy ołtarzu. Bądźcie świadkami Ewangelii. Wam wszystkim błogosławię. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich, a szczególnie lektorów i ministrantów z archidiecezji gnieźnieńskiej. Niech przesłanie, które przywozicie, przyjęte podczas piątej ogólnopolskiej pielgrzymki ministrantów i lektorów, umocni wiarę i więź z Kościołem, was tu obecnych i waszych przyjaciół w Polsce. Bądźcie zawsze wierni Chrystusowi, znajdujcie radość w waszej służbie przy ołtarzu, bądźcie świadkami Ewangelii. Wam i wszystkim pielgrzymom z serca błogosławię.